Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu. Księga Jozuego, 1:6-7. Przygotowany na konflikt. Jozue był wiernym towarzyszem Mojżesza podczas długiej podróży Izraela przez pustynię. Po śmierci Mojżesza Jozue był nowym przywódcą, który miał wprowadzić swój lud do ziemi obiecanej. Bóg daje mu zachętę i wskazówki na drogę. Zanim Izrael będzie mógł cieszyć się ziemią, którą dał im Bóg, stoczy wiele bitew. My, dzisiejsi wierzący, również stoimy w obliczu nieustannego konfliktu z mrocznymi zastępami szatana, księstwami, zwierzchnościami i duchowymi mocami niegodziwości w niebiosach. Dzięki niech będą Bogu, który daje nam zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jozue miał być silny i odważny. Miał sprawić, że ludzie odziedziczą ziemię, którą Bóg przysiągł dać ich ojcom. Aby tego dokonać, ziemia musiała najpierw zostać podbita. Bóg obiecał dać Jozuemu zwycięstwo, ale niełatwe, bez wysiłku. Musiał podbijać ziemię krok po kroku, stopa po stopie. Musiał też przestrzegać całego prawa, które Bóg dał przez Mojżesza. Słowo Boże musi być przestrzegane dokładnie tak, jak On nakazał. Jozue nie miał skręcać ani w prawo, ani w lewo. Prawo i lewo oznaczają dziś to samo. Odwrócenie się w prawo oznacza dodanie czegoś do Słowa Bożego. Zwrócenie się w lewo oznacza odejście od Słowa Bożego. Ani jedno, ani drugie nie jest akceptowane przez Boga. Obyśmy byli posłuszni Słowu Bożemu.